Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, druga próba wyrzucenia Trumpa z prezydentury. Tylko przez komunistyczne świnie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, podniecają się, te środki masowego oszukaństwa podniecają się tym, że Trump będzie wyrzucany drugi raz. No, trzeba pamiętać, że pierwszy raz to był, próba była wyrzucania za to, że zadzwonił na Ukrainę i powiedział, o co tam chodzi z tym Bidenem, co Joe Biden, ten przyszły prezydent, zrobił. No, a przyszły prezydent Joe Biden w Ameryce nawet się chwalił, powiedział, że powiedziałem prezydentowi Ukrainy, że jak nie wywali na pysk prokuratora, który sprawdza mojego syna, to amerykański podatnik nie da mu kilkuset milionów dolarów. No i Trump zadzwonił i mówi, słuchaj, co ten Biden dzwonił, co ten syn tam robił, o co chodzi? No i komunistyczne świnie mówią, Trump nie może dzwonić do prezydenta, nie może rozmawiać. Czyli Biden może kraść, Biden może straszyć, prezydent Ukrainy może wywalić na twarz prokuratora, a kto jest winny? No winny jest Trump. No i teraz jest drugi ten... próba wyrzucenia, ten impeachment. Za co? No za to, że grupka 200-500 na kilkaset tysięcy ludzi zaatakowała Kapitol. No to jest podejście bolszewików, tak? Cara całą rodzinę wyrżnęli, teraz wszyscy komunistyczne świnie się szykują do zwalczania. Jednopartyjny system. Oni chcą stworzyć jednopartyjny system. Niektórzy republikanie no, mówią, żeby zrezygnował, no ale to jest idiotyzm. Większość mówi, że to mu się nie należy. No teraz było głosowanie. W środę było głosowanie. No i oczywiście Izba Reprezentantów ma większość w demokratów. No ale to musi iść do Senatu. No Senat się, nowy Senat zbiera się od 20 stycznia, także stary Senat. W Senacie jest teraz... Nawet jeżeli w tym nowym Senacie, to i tak Senat nie przeciągnie. Georgia dostała dwa głosy więcej, no ale musi być 66 głosów, także że demokraci mają 50, nawet dwa, to i tak nie będą mieli 66, także to jest gra polityczna, to jest skopanie Trumpa. No wszyscy go kopią, nie jego kopią, wszyscy kopią republikanów, 80 milionów obywateli, którzy głosują na republikanów, są kopani, są wyrzucani z platform najróżniejszych, banki zabierają kredyty, miasto Nowego Jorku nie przedłużyło Trumpowi jego umów biznesowych na prowadzenie najróżniejszych rzeczy. No jest po prostu coś makabrycznego, to jest na poziomie właśnie komunistów, to jest Mao Tse-tung, Hitlera, to jest to, co wchodzi, jednopartyjne rządzenie. Biden będzie miał duży problem, bo w zasadzie on krzyczy na lewo i prawo, że trzeba zjednoczyć państwo, że naród musi być razem i tak dalej, no ale on gra tą politykę tożsamości, on gra tą politykę grup seksualnych, on gra politykę tożsamości grup ze względu na kolor skóry, on gra tą politykę tożsamości ze względu na język i tak dalej, jest to po prostu wielkie skłócenie. No i on zaczął śpiewać tak jak cała reszta tych lewaków, że w zasadzie ten napad na kongres, no to no porównał do czarne życie znaczy i powiedział, że policja dużo lepiej traktowała białych atakujących kongres niż to, co było, jak byli atakowani czarne życie znaczy. No prawda jest taka, że jedną kobietę zastrzelili, białą, a Murzynów nie zastrzelili. W San Francisco, w Portland, Oregon, w Seattle, no to wszyscy
wszyscy bili brawo. Wszyscy bili brawo, jak bandziory podpalały sądy, podpalały posterunki policji, niszczyli federalne budynki, to politycy demokratyczni, komuniści klaskali, krzyczeli, że tak, to się należy. No i teraz sytuacja jest taka, że komuniści mówią, nasze bandziory są dobre, bo cel uświęca środki i my mamy ten cel i to jest ważniejsze, a prawicowe bandziory trzeba zlikwidować. No taka logika, no to jest Afryka, to jest Republika Bananowa, to długo nie wytrzyma, tak? To długo nie wytrzyma, ludzie zdadzą sobie sprawę, no i będą głosować, dlatego głosuj na Republikanów. 2024 głosuj, chodź na głosowanie, bo tak być nie może. Tak jak się byśmy nauczyli, czy przejrzeli z tych dwóch poprzednich administracji, no to za Obamy ta polityka tożsamości, ta polityka z koloru skóry, języka, seksualności i tak dalej, no ale szczególnie koloru skóry. Za Obamy to, przed Obamą było w miarę spokojnie, były jakieś tam problemy, no ale później za Obamy to doszło do tego, że policja no to jest wrogiem całego państwa, no a policja robi swoją robotę. Wszyscy ci ludzie, którzy byli zastrzeleni czy przyciśnięci kolanem, to byli zawodowi bandyci. Ten George Floyd, no to on w więzieniu siedział, przykładał broń kobiecie w ciąży, przyszedł, okradł Hindusa, dał jakieś fałszywe $20, później się nie poddawał i tak dalej. Także no, polityka tożsamości za Obamy wybuchła. Później doprowadziła do tego, że lewacy chcą zabrać fundusze policji. No ale to część była, na to wszystko doszła jeszcze ta panika, ten COVID-19. No i to się zaczęło, tak? No i komuniści osiągnęli swoje. W Kalifornii. Kalifornia, która jest super lewacka, oni nie bardzo idą w tym kierunku tożsamości grupowych. Oni odrzucili, były takie głosowanie i odrzucili punkty za pochodzenie, no bo tam chcieli wprowadzić, że będą punkty za pochodzenie. Jak jest, ktoś jest kolorowy, no to łatwiej go przyjmą do pracy, jak ktoś jest kolorowy, no to bardziej go, dadzą mu jakieś pożyczki, wezmą go na wyższe uczelnie i tak dalej. No we wtorek przed głosowaniem, wczoraj, no to pchali, żeby Mike Pence przyciągnął z powrotem tą 25. poprawkę do konstytucji, no żeby powiedzmy wyrzucić. No ale tak jak wspomniałem, głosowanie było w środę, no i większość głosowała, no ale nie przejdzie przez Senat. Pence wysłał list do tej czarownicy Nancy Pelosi. Nancy Pelosi też zostanie wyrzucona na pysk. Ona będzie po 20 stycznia po prostu wywalona na pysk przez tą komunistkę Aleksandrę Ocasio-Cortez. Tam przychodzą młode wilczyce i tam będzie szatkowanie. Tam będzie Schumer wyrzucony z Nowego Jorku, no on będzie po 20 stycznia przewodniczącym Senatu, większości Senatu, no ale jego też wywalą na pysk. Tam będzie straszna czystka. No ale pamiętajmy, że jest 80 milionów republikanów, no i my musimy głosować. Pence napisał do Pelosi, że całe te próby tego usunięcia prezydenta, no to jest makabryczny precedens, to jest fatalna jakaś pomyłka, to jest rozgrywki, gierki polityczne, no miał rację, sugerował, żeby nie robili tego, no ale oni to zrobili. Prezydent sam w sobie
no, tłumaczył to, że jednak chciał, żeby były protesty pokojowe. No i jeżeli się popatrzy, no to 99,9% tych ludzi, no to, to było pokojowe. Demokraci chcą zabić. Demokraci chcą zabić, wygonić, ścigać dzieci, wyganiać ludzi z pracy i tak dalej. Czystka, czystka po prostu polityczna. To jest to, co 2021 się dzieje, to jest po prostu nieprawdopodobne. Dużo jest zdrajców w sumie z Izby Reprezentantów Liszczeni z Wyoming, no to głosowała za tym, żeby go usunąć, no i oskarżała go o najbardziej jakieś kretyńskie rzeczy. Również John Katko z Nowego Jorku, no komunistyczny stan, Fred Upton z Michigan, Adam Kinzinger, Illinois, no i oni głosowali w Izbie Reprezentantów za tym, żeby go prezydenta usunąć. Byli republikanie, 25 byłych republikanów z kongresu wysłało list do aktualnych kongresmenów właśnie, żeby głosowali za tym, żeby usunąć Trumpa. Także zdrajców i Judaszy jest strasznie dużo. No i dlatego trzeba głosować. Trzeba głosować na ludzi, którzy są konserwatywni. Trzeba głosować na ludzi, którzy są Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Trzeba patrzeć im na ręce. Te 2/3 i tak to nie przejdzie w Senacie, także to jest, tak jak wspominałem, cyrk. Demokraci robią pokazówkę, też po prostu pokazówka, jak za Mao w Chinach w czasie tej wojny kulturowej, kiedy te dzieciaki po prostu lały tych własnych rodziców. No i była taka sytuacja, liberalna lesbijka na Facebooku podpisała, że matka dostała cios w nos, taka zakrwawiona, to właśnie ta liberalna lesbijka 18-letnia napisała: no widzisz, matka, to ty bardzo dobrze ci się stało. No w ten sposób matka wychowała dzieciaka, matka poszła, żeby walczyć o uczciwość wyborczą, a liberalna lesbijka ją zakablowała i powiedziała, kim ona jest. Demokraci zdradziecko mówią o tym uzdrowieniu, o tym uspokojeniu, o tym zjednoczeniu i tak dalej, i tak dalej. To jest hipokryzja, a to jest po prostu hipokryzja komunistów. Co 5, 10, 15 lat, w każdym kraju od 100 lat ta hipokryzja jest ciągle pokazywana. Kali ukraść dobrze, Kalemu ukraść nie jest dobrze. Oczywiście, że Trump ma rację, kiedy mówi, że to jest polowanie na czarownicę, no bo to jest polowanie na czarownicę. Dzisiaj w środę właśnie to miał przemówienie do narodu, no i uspokajał, powiedział, żeby nie było żadnych, bo ludzie się szykowali do 50 stanów robić tam najróżniejsze zamieszki, no ale on powiedział, że państwo jest państwo prawa, no i ono początku mówi państwo prawa. On w lutym mówił, że państwo prawa musi być, także Portland, Seattle, trzeba ich zamykać. To demokraci krzyczeli, nie, to jest wolność słowa, wolność prawa, wolność wszystkiego. Nikt z tych antify, z tych komunistów, którzy podpalali, nie byli ścigani, nikogo nie skazali, nikogo nie wyrzucili z pracy, nikogo nie podkablowali, a teraz ci sami demokraci, te same komunistyczne świnie, które klaskały dla komunistów antify, teraz za to samo zachowanie chcą innej reakcji. No i to jest ta hipokryzja. To jest hipokryzja lewactwa, to jest hipokryzja jednopartyjnego podejścia do sytuacji. No co będzie, co McConnell również to jest dosyć ciekawostka, zawodowy polityk. No powiedział, że
przed inauguracją, to i tak nie ma szansy na zrobienie czegokolwiek w Senacie. Chuck Schumer, który nie mieszka w Izraelu, jest zawodowym demokratycznym komunistą w Kongresie, to on powiedział, że on będzie się starał zrobić coś przed 20 stycznia, no ale on nic nie może zrobić, bo w zasadzie nie ma nowego kongresu. No jest nieprzyjemnie. Po 20 stycznia, jak wszystkim wiadomo, znienacka korona 19 odpłynie, ilości śmierci będą się zmniejszały, nikt nie będzie krzyczał o tym, nikt nie będzie mówił, nikt nie będzie wspominał o zmarłych staruszkach i tak dalej. Wszystko będzie cacy. Gazety po prostu będą piały na temat Kamali Harris i Bidena i wszystko, całe to oszukaństwo osiągnie to, co miało osiągnąć. Do tego dołożyć platformy społeczne, które kłamią. Komunizm osiągnął zwycięstwo. No, mam nadzieję, że tylko na 2 lata. Za 2 lata coś się ruszy, za 4 lata jeszcze więcej się ruszy. Będą zmiany. Dlatego głosujcie, komuniści, co głosowaliście na komunistów. Pamiętajcie, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Będziecie żałowali tego, co robiliście. Będziecie głosowali na drugą stronę, jak pójdziecie po rozum do głowy. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, rozsyłasz, no to już dzięki największe. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.